Zdrój, Jedlina Zdrój, Włókniarz Głuszyca, czwarta kolejka rozgrywek Ligi Okręgowej. Beniaminek z Głuszycy dzisiaj ponownie wita na stadionie Jedlinie Zdroju. Gość był zespołem, który zdominował rozgrywki. Święto kibiców obu zespołów, którzy tutaj pewnie będą żywo reagować na to, co będzie się działo na boisku. Mecz podwyższonego ryzyka, aż 5 radiowozów tutaj obok stadionu pilnuje porządku. Piłka do środka, Taubiasz. Silva. Spokojnie. Santos z lewej strony obiega tutaj teraz, podwajając pozycję na skrzydle. Ładnie zgrana piłka do środka. Silva być może będzie szukał tutaj uderzenia, zagrywa piłkę jednak na prawą stronę. Dośrodkowanie, próba strzału z 5 metra. Kaźmierczak. No i ta piłka tym razem przez środek trafia pod nogi Brzezińskiego. Filip Brzeziński już na wysokości pola karnego będzie szukał dośrodkowania. Jaskłowski z problemami, ale też nie dotarł do tego zagrania. Ani Rangel, ani Choiński. Ona jest szansa na to, by wyjść szybkim atakiem dla gospodarzy. Literski już minięty, Pereira, Santos Pereira znajduje tutaj Baluta, ten sam na sam z Szymonem Stecem, wraca tam jeszcze jeden z obrońców Włókniarza i jest gol! Teraz już na pewno dla Zdroju, świetna kontra gospodarzy, gola zdobywa Marcin Balut. Do tego, by strzelić piłkę w pole karne, płasko, tak dość delikatnie, technicznie, ale ta piłka jeszcze tam gdzieś pada pod nogi Chabrowskiego i Szymon Stec w genialnej teraz interwencji. Jeszcze tutaj próba kolejnego strzału, ale był gwizdek wcześniej sędziego, więc spokojnie goście rozpoczną rzutem wolnym. I jest Chabrowski, który tutaj wyprzedził Chmielarza obok Kaźmierczak. Chabrowski sam szuka teraz zagrania w pole karnym. Bałuty, piłka nad bramką. I robi prawie w każdym meczu, pokazując tutaj tą piłkarską jakość. Teraz Silva, Chabrowski w środku. Ma dużo odwagi Bartosz Chabrowski, by wejść w dribbling aż z trzema rywalami. Zatrzymany przez Szymona Steca, Włókniarza. Było to jednak na tyle groźne, że gdyby tam nieco lepsze wykończenie miało miejsce, na pewno byłoby łatwiej. Teraz jeszcze Rangel! No, gdyby to akurat leciało na wysokości głowy. Wcześniej był bardzo skuteczny. Teraz kapitalnie Marcin Jaskłowski po tym rykoszecie. Ta piłka frunęła pod poprzeczkę. Wydawało się, że w zasadzie to już jest gol. Rangel z problemami, udało się utrzymać na piłkę pod nogami. Jeszcze jeden strzał. Rangel też, no może gdyby ta piłka była uderzona bliżej któregoś ze słupków. Ładnie mija tutaj rywala. Tomasz Szyszka przed 16 metrem z pierwszej piłki. Bałot z problemami, gospodarze, tutaj była naprawdę bardzo dobrze uderzona. Jeszcze raz i teraz tutaj bardzo trudno, no, zrozumieć, jak on mógł przestrzelić w tej sytuacji. Powinieneś czekać na piłkę. Chałupka, miękko, piłka przed pole karne, Szyszka, bał do boku, Szyszka w pole karne, był blisko Samiec. Szyszka, ale też źle, choć to uderzenie tutaj mogło dać Zdrojowi w ostatnich chwilach tego spotkania gola.